Mój odcinek o makijażu w kilka minut zrobił wśród Was taką furorę i spotkał się z tak ciepłym przyjęciem, że postanowiłam zrobić jeszcze jeden. To będzie odcinek o takim specyficznym momencie, który pewnie nieczęsto się zdarza, ale warto być na niego przygotowanym. Mnie zdarza się bez przerwy. Mianowicie, wychodzę sobie na miasto, załatwić jakieś zakupy czy drobne rzeczy, bez grama makijażu i nagle się okazuje, że muszę pędzić na jakieś spotkanie, na którym zdecydowanie wolałabym wyglądać bardzo przyzwoicie, czyli chociaż z odrobinę podkreślonym okiem. No i co wtedy? Nie ma czasu wrócić się do domu, żeby się porządnie umalować, więc trzeba się ratować tym, co mamy w kosmetyczce. I o tym dzisiaj będzie odcinek. Zaczniemy od mojej kosmetyczki. To jest podkładopuder, czyli tak zwany kaszyn, który jest poduszeczką nasączonym podkładem. To z kolei jest trzykolorowy bronzer, który za chwilę Wam pokażę, jak widzicie, używam go dużo i często, uwielbiam zużywać kosmetyki do końca. To są papierki matujące, bez których się nie ruszam, noszę je zamiast puderniczki. Tusz do rzęs, szminka, błyszczyk i czarna kredka do oczu, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem kosmetyków, które w zupełności wystarczą, żeby zrobić pełen makijaż. I jeszcze dodatkowo utrudnię sobie zadanie. Będę go robiła tak, jakbym go robiła w samochodzie, czyli trzymając lusterko. To co? Do roboty! To jest podkład typu kaszyn, czyli poduszeczka. Polega na tym, że mamy tutaj taką, jak na poczcie kiedyś do klejenia znaczków, gąbkę, która jest nasączona podkładem. Za pomocą takiej miękkiej gąbeczki możemy ten podkład nabierać i nakładać go na buzię. On w niektórych wariantach też leciutko matuje, więc jeżeli macie tłustą cerę, to pewnie warto wybrać tą wersję lekko matującą. To jest najdelikatniejszy z możliwych podkładów, nie jest kryjący, wyrównuje tylko koloryt, no ale jeżeli robimy makijaż na szybko, nic nam więcej nie potrzeba. Nie zapominajcie o ruchomej powiece, bo to będzie podkład do naszego cienia, ale ponieważ nie mamy cienia, bo mamy tylko 7 kosmetyków, to zaraz Wam powiem, jak to obejdziemy. Dobra, podkład jest nałożony, teraz wypadałoby się chociaż odrobinę zmatowić, więc biorę dwie chusteczki matujące. Zawsze podejrzewam, że oni je robią z papieru do pieczenia i pakują w ten sposób i sprzedają nam za 100 razy większe pieniądze. No ale powiedzmy. No dobrze, baza jest już gotowa. Przyszła pora na oko. Zaczniemy od tego, co jest najtrudniejsze w samochodzie, jeżeli się ma tylko takie lusterko, czyli od namalowania kreski na oku. I teraz, to nie będzie perfekcyjna kreska, nie napinajcie się. Zaraz ją rozmarzemy cieniem, którego nie mamy, i pędzelkiem, który dla odmiany mamy. Nie musi to być perfekcyjna kreska, po prostu spróbujcie narysować coś na linii rzęs. Możecie sobie teraz na mnie używać, ile chcecie, że wygląda to źle. Bo wygląda, ale zaraz Wam pokażę, jak to będziemy dalej reanimować, bo w końcu zakładamy, że jesteśmy w biegu i w samochodzie. Dobra, załóżmy, że podmalowałyście już trochę oko i że macie tą miękką kredkę mniej lub bardziej na linii rzęs. No ale oczywiście to nie może tak wyglądać, bo wygląda strasznie. Nie mamy też cienia, więc bierzemy co? Mój mocno zużyty bronzer. Z niego najciemniejszy rodzaj brązu i tym brązem będziemy się starać wyrównać ten kolor, który mamy na oku. Wszystko, co Wam nie wyjdzie, delikatnie poprawiamy palcem i jesteśmy absolutnie na luzie, bo jak wiadomo, to nie jest super profesjonalny makijaż. Jeżeli możecie, to odrobinkę podmalujcie wewnętrzną linię wodną oka od góry i troszeczkę od dołu. Nie wszystkie dziewczyny mogą tak malować oczy, ale jeżeli możecie, to to dodaje ekstra dużo spojrzeniu. Teraz, kiedy mamy już zrobioną oprawę oka, wypadałoby je chociaż odrobinę wymodelować. Oczywiście nie mamy cienia, więc robimy to dalej bronzerem. Najpierw ten taki ciemniejszy cień na powiekę ruchomą. Cepis też się chce pomalować dzisiaj, widzę. Ale bronisz! Chłopaku! Wyłaź stąd, łajzo! Widzicie, to jest makijaż nie tylko w trudnych warunkach, ale i z trudnym towarzystwem.
Nie wierzę. Duży pędzel daje taką zaletę, że można sobie tak maziać, wyrównać, poprawić. Więc jeżeli pracujecie tak jak ja teraz, w złym świetle, w złych warunkach, z trudnymi narzędziami, to to jest idealne. Teraz tym samym cieniem, czyli de facto bronzerem, oprawiamy oko od dołu, odrobinkę z każdej strony, rozcierając też tą kredkę, którą mamy w oku. A na koniec najjaśniejszy fragment bronzera, który jest tak jasny jak puder, nakładamy pod brwi. Wypadałoby teraz odrobinę zaznaczyć brwi. Brązer jest na to stanowczo za brązowy, nie chciałabym tu mieć czerwonego efektu, więc to co zrobię, to postawię sobie kropeczki na brwiach delikatnie, czarną konturówką, bardzo subtelnie i będę je teraz tym samym pędzlem, który używałam do oka, rozprowadzać, żeby nie wyszło za ciemno. I teraz zobaczcie, jaka jest różnica między brwiami. Parę kreseczek czarnej kredki i pędzelek i obeszłyśmy konieczność posiadania ołówka do brwi. Ależ to oszczędność. Dobrze, wyczeszcie te brwi dobrze, tylko pamiętajcie, że na pędzelku już jest trochę kredki, więc nie przesadźcie, lepiej dokładać niż ściągać. Dobra, okej. No dobrze, zakończymy oko tuszem do rzęs. W ten sposób umalowałyśmy oko dwoma produktami. Kredką i bronzerem. Zrobiliśmy oczy za pomocą bronzera i kredki, brwi za pomocą kredki do oczu. Nela, naprawdę, jeszcze ty mi potrzebna jesteś tutaj, żeby mi przeszkadzać. To teraz co nam zostało? Policzki i szminka. Zaczniemy od policzków, bo do tego mamy profesjonalny kosmetyk, czyli bronzer. Nie za dużo, drogie panie, nie lubimy z tym przesadzać, ale bronzer musi być. No i róż. Nie mamy różu, czyli musimy go jakoś wyczarować. Zrobimy to techniką Francuzek. Podobno Francuzki robią tak, że delikatnie smarują sobie policzki tam, gdzie powinien być róż, szminką i rozcierają to palcem. No więc my zrobimy tak samo. I na koniec co? Przepiękne karminowe usta. Jeżeli nie macie czasu zrobić porządnego makijażu, to pamiętajcie, że czerwona szminka uratuje Was zawsze i wszędzie. I nie róbcie mocnej konturówki, tylko delikatnie wypełnijcie usta szminką, a całą resztę rozetrzyjcie palcami. Na luzie i nonszalancko. Na koniec dosłownie kapka błyszczyku, żeby usta wyglądały świeżo. Kawka, czyli nie za dużo. No i powiem Wam, że jak na coś, co zrobiłam w 5 minut w samochodzie, 7 kosmetykami i 3 pędzlami, to uważam, że wyszło całkiem profesjonalnie. No, wyszło super. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za kolejny odcinek Uli Pedantuli. Zapraszam do mnie jak zawsze. Subskrybujcie mój kanał, bo warto.